Paul Gauguin urodził się w 1848 roku w Paryżu. Jest słynnym malarzem postimpresjonistycznym, a na początku działał jako amator. Poznał wtedy Paula Cezana i Camila Pizarro, którzy dali mu cenne wskazówki. W 1886 roku utworzył szkołę Pont Aven, i w tym czasie powstało jed jego jedno słynne dzieło, czyli Żółty Chrystus. Użył tutaj czystych barw oddzielonych konturem, które taki sposób malowania nazywa się kluazonizm. To sposób, w którym plamy barwne i kontur są podobne witrażom. W czasie, kiedy tworzył właśnie w szkole Pont Aven, zapoczątkował syntetyzm, który dąży do uproszczenia form, a kontynuowali taki sposób malowania właśnie jego koledzy z tej szkoły Pont Aven. W 1888 mieszkał z Van Goghiem w Arl w Prowansji. To wtedy Van Gogh stracił ucho i nigdy nie dowiedziano się tak do końca dlaczego. W 1891 roku malarz wyjechał na Tahiti i jego inspiracją stała się ludność Polinezji. Wtedy namalował najsłynniejsze dzieła, Skąd przybywamy, Kim jesteśmy, Dokąd zmierzamy i oparte na ludowych wierzeniach Nevermore, czy Duch Zmarłych Czuwa, oprócz tego nadawał swoim dziełom tytuły w języku miejscowych, na przykład Area z takim pomarańczowym psem na pierwszym planie, i często zmieniał kolory, co spotkało się z krytyką. Namalował na przykład obraz Biały Koń, na którym ten koni wcale nie jest biały, zmarł w 1903 roku.